To może ten poproszę. Na pewno ten? Tak, ten. Doskonały wybór. Lubisz zostawać po godzinach, co? Musiałem coś załatwić. Zjadłeś coś chociaż? Przerwa na lunch? Te sprawy? Dzięki. Panie Piotrze, ile razy ja pana mam prosić, żeby pan te buty wycierał? Dwie wycieraczki są na dole. No jak ja teraz będę mógł wyjść, a poślizgnę się? Dobrze, następnym razem. Następnym razem. Ciągle następnym razem. Ja to zgłoszę do administracji. Ale przecież jeszcze nic się nie stało, tak? Ale może, ale ja pana tak ciągle proszę. No tak ciągle proszę i nic. I tak jakbym do ściany mówił. No tak jakbym do ściany. Matko kochana, panie Piotrusiu, ja naprawdę nie wiem, jak on to robi. To już trzeci raz w tym tygodniu. Albo mamy dziurę w ścianie... Ja sprawdzałam. Ja dwa razy sprawdzałam i nie mamy dziury w ścianie. Panie Piotrusiu, a tak właściwie to co on tam u pana robi? Gapi się na mnie. Powinna go pani przebadać. Przepraszam, że tak późno, ale wiesz co, mama chciała mi opowiedzieć fascynującą historię. Wina? Chętnie. Dzięki. Kto to? To Świadkowie Jehowy. Zajmę się tym. Ty wariacie, nie powinieneś tu przychodzić.
muszę wracać, bo zacznę coś budować. Ale gdzie mi się wybrał? Coś w takiej nie w sosie dzisiaj, co? Nie poszła kolacja z koleżanką. Kolacja? Coś wczoraj wspominałeś. Nie, wszystko w porządku. Halo? Dobry wieczór. Państwo podobno zajmujecie się eksterminacją. Aha. Szczurów? Jak szczurów, to dziękuję. Dzień dobry. To firma... Czym mogę służyć? Dobry wieczór. Państwo podobno zajmujecie się eksterminacją ssaków? Tak jest, proszę pana. Szybko, tanio i skutecznie. A tych dużych też? Tych naprawdę dużych? Przeważnie takich naprawdę dużych. Aha, a czy... Najlepiej będzie, jeśli spotka się pan w tej sprawie z naszym przedstawicielem. Ryszard Góra, Wielki Spółka. Już myślałem, że pan nie przyjdzie. Dobrze, to ilu ssaków chciałby się pan pozbyć? Jednego, nazywa się... Jednego? No to szkoda. Szkoda? Szkoda. To będzie jakieś 5000. A gdyby to były, dajmy na to, 2 ssaki, obejmie pana promocja. Promocja? Tak, promocja. 4,5 za oba okazy. W zasadzie znalazłaby się jeszcze jedna osoba. Następnym razem, tak? Następnym razem. No i jest następny raz, no i co? Miarka się już przebrała. Ja to zgłoszę do administracji i teraz oni się panem zajmą. No co? Głodny jesteś? W sumie ty fajny jesteś. Gitary nie zawracasz. Nie świnisz. Pogadać można z tobą. Dzień dobry, panie Piotrusiu. Dzień dobry. Jest u pana? Tak, dałem mu sera. Boże, ja naprawdę nie wiem, jak ja mam pana przepraszać. Ale nic się nie stało. No chodź, mały, pani przyszła. Chce pan zobaczyć zdjęcia?
Nie, nie, dziękuję. Ale jest pan zadowolony z usługi? Jak najbardziej. Widzi pan, dla naszych aktualnych klientów mamy nową ofertę promocyjną. Nową? Tak, nową. Za te 4500 możemy zlikwidować kolejne 2 ssaki. Gratis. Oczywiście, jeżeli nie jest pan zainteresowany. Nie, nie. Myślę, że znajdą się jeszcze 2 takie ssaki. Dzień dobry, panie prezesie. Ty nie wiesz, co się dzieje z Nowakiem? No kurka, no nie można się do niego dodzwonić. No dobra, dopóki się nie znajdzie, to przejmujesz jego zlecenie. Ale jak to? Przecież... Dużo roboty, wiem. Powodzenia. No widzisz, mały. Już jesteśmy sami. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Bo twoje pani już nie ma. Gubura sąsiada Głąba nie ma. Zdradzieckiej Marzenki. Radka Głupka. Też nie ma. Nie jesteśmy już. Tylko my dwóch. Z panem Górą mogę rozmawiać? Chochołek, prezes, słucham. Prezes Chochołek, słucham. Tak? Wszystko w porządku, Piotrze, panie prezesie? Tak, Konstancjo, mam chrypkę, odchrząknąłem. Coś się nie podoba? Nie, nie, wszystko się podoba. Kurwa, i co jeszcze, no? Thank you.
to ciężki dzień. Niestety. Co to jest? Karta stałego klienta. Powyżej setki ssaków. Zlecenie gratis. Gratis? Jak to gratis? Powiedzmy, że w moim fachu ciężko o duże zamówienie. Tak, panie Piotrze? Tak się zastanawiam, czy moglibyście zlikwidować wszystkich? Ale jak wszystkich? Wszystkich. Całe miasto. Panie Góra, jest pan tam? Jest pan pewien? Absolutnie. Dobrze. Niezwłocznie się tym zajmiemy. Thank you.